Na pewno wiesz, że jest bardzo dużo słów w polskim języku, które pochodzą z angielskich słów. Ale zauważyłem, że mimo to, że ludzie znają te słowa, bardzo często je wymawiają po polsku. I oczywiście to ma sens, jak mówisz po polsku, ale jak mówisz po angielsku, to musisz wymówić to słowo po angielsku. Na przykład słowo fit. Teraz to jest dosyć popularne słowo w Polsce i każdy chyba zna słowo fit, że muszę być fit, albo słowo fitness. Ale po angielsku to słowo się nie wymawia fit, tylko fit i fitness. To w dzisiejszym odcinku mam chyba 13 takich słów, które są z angielskiego, ale w dzisiejszych czasach je często używamy po polsku. I po prostu się nauczysz, jak poprawnie wymawiać te słowa po angielsku. I w dzisiejszym odcinku będziemy mieli słowa, gdzie mamy literę I, tak jak słowo fit. To zapraszam. Instytut Lingwistyki przedstawia. I może od razu zacznę od tego, że dla Amerykanów i pewnie też dla Anglików różnica między fit i fit jest olbrzymia, bo fit znaczy stopy i fit znaczy zgrabny albo szczupły. Ostatnio oglądałem część tej polskiej wersji Hell's Kitchen, gdzie oni tam gotują i ten główny kucharz, on zapytał tą całą grupę, żeby dali przykład dania, gdzie się gotuje fit. I ja tak krzyknęłem do ekranu, tak, o, zimne nóżki, a? Get it? Bo to jest, żeby gotować fit. To pamiętaj, fit, fit i fitness. Ok, drugi przykład to jest parking, parking. I słyszę, że po polsku jest parking i jest różnica, jak mówimy to a, po polsku jest park, parking, a po angielsku to jest park. Park, parking, parking. I widzisz, że tutaj tak samo to i, albo po angielsku I, się wymawia i, parking. Tak samo jak się mówi fit, to się mówi parking. Następne słowo to jest polskie słowo grill, ale po angielsku to się mówi grill. Grill. Na przykład, do you want to grill something on the barbecue? I to grill to jest czasownik, który znaczy, żeby grillować. To grill, grill. I też oczywiście a grill może być ten barbecue, to może być ten grill. Tak samo jak mamy słowo chipsy, albo ja nie wiem, czy to dobrze mówię, ale jak masz takie jak lacy albo coś, po angielsku to są chips, po prostu chips. To nie jest chips, to jest chips, chips. I oczywiście też jest różnica między tym, co chips znaczą w Stanach i w Anglii i chyba też w Australii, że dla nas, dla Amerykanów, chips to są takie jak po polsku chipsy, ale w Anglii chips to są chyba frytki. To daj znać w komentarzach, które tych słów już dobrze wymawiałeś. Bo wiem, że to może być bardzo mylące przez to, że tak myślisz, że znasz to słowo, bo to jest polskie słowo, ale wiesz, że to jest angielskie słowo i myślisz, a, znam to słowo i dobrze to wymawiam, ale się okazuje, że po angielsku to się inaczej wymawia. O, i też chciałam powiedzieć, że jak Ci się podoba nasz content, jak Ci się podoba takie odcinki i chcesz więcej pomocy z Twoim angielskim, to sprawdź na dole w opisie. Tam znajdziesz linka do naszego 7-dniowego wyzwania z angielskiego. To jest wyzwanie, które stworzyliśmy specjalnie dla Ciebie i dla Was ogólnie, tam w domu, bo wiemy, że to może być trudno, żeby się uczyć jakiegoś języka. To jest bezpłatne wyzwanie. Jak chcesz więcej informacji i chcesz więcej pomocy, sprawdź linka na dole w opisie. I też wiem, że na pewno ktoś w komentarzach napisze, że ale w Anglii i w Stanach jest inna wymowa, to może w Anglii oni wymawiają to i jako i nie jako i. I nie, tak nie jest. Gwarantuję, że w Anglii, jak mamy literę i, tak jak grill, to jest też i, grill. Tak samo z chips i fit i tak dalej. Chyba po angielsku, jak jesteś native'em,
Nie ma różnicy, skąd jesteś, albo jaki masz akcent. Litera I, to znaczy po polsku I, większość czasu jest I. I prawie nigdy nie jest I. Oczywiście od czasu do czasu jest I, ale prawie nigdy. I słowo bikini jest dobry przykład tego, gdzie może zobaczysz I. Po polsku jest bikini, chyba dobrze to mówię. Bikini, nie wiem, po angielsku jest bikini, bikini. I widzisz, to jest dziwne słowo, bo na początku to jest I. Bikini. I tutaj mamy trzy litery I. Bikini. I widzisz, że tutaj się wymawia te ostatnie dwa I albo I jako I. Tak jak mówiłem, to się bardzo rzadko zdarza, ale się zdarza. To jest bikini, bikini. Następne słowo to jest słowo hit, że po polsku coś może być hitem. Albo jak jest przecena, to tam pisze hit. Ale po angielsku to się wymawia hit, hit. Na przykład that song was a hit. Albo that movie was a hit. Albo po prostu, żeby kogoś uderzyć, albo coś uderzyć, to jest to hit. I jak mówisz hit zamiast hit, to wiesz, hit to jest gorąc. To jest coś zupełnie innego. To się poprawnie wymawia hit. Następne słowo to jest marketing. Marketing. I tutaj nie tylko wymawiamy to i inaczej, ale też jest inny akcent. Zamiast marketing to jest marketing. I słyszysz, to jest marketing. Marketing. I nie ing. To nie jest marketing. 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 Ok, to już widziałeś wystarczająco takich przykładów, żeby się domyśleć, jak poprawnie wymówić następne słowa. Ok, to teraz ci pokażę to słowo i chcę, żebyś ty na głos albo w głowie wymówił to poprawnie. To już tutaj widzisz to słowo i oczywiście to słowo jest dosyć popularne w Polsce. To powiedz mi, mimo to, że cię nie słyszę, jak się poprawnie wymawia to słowo po angielsku? Tak, masz rację, się wymawia drink. Drink. Tak jak mówiłem, litera I, albo po polsku I, prawie nigdy nie jest I. To tutaj zamiast polskie słowo drink, to jest drink. I też widzisz, że to r, to nie jest takie r, drink, nie robimy tego r, to nie jest, nie. To jest drink, drink, drink. I drink po prostu znaczy napój. Ok, wiem, że po polsku drink to jest napój z alkoholem, ale po angielsku drink po prostu znaczy napój. I każdy napój jest drink. Albo to drink znaczy, żeby pić, drink. I jak mówimy o napoju z alkoholem, to wtedy można powiedzieć mixed drink. Would you like a mixed drink? Mixed znaczy wymieszany. Też możesz powiedzieć cocktail, ale cocktail jest trochę inny niż mixed drink, że cocktail przeważnie jest mocniejszy. To teraz myślę, że mniej więcej jesteś ekspertem. To popatrz na to słowo i powiedz mi na głos albo w głowie, jak poprawnie wymówić to słowo po angielsku. Bo oczywiście to jest słowo po polsku. Na przykład on mi wysłał linka. Ale jak byś wymówił słowo link po angielsku? Tak, masz rację. Link. Link. Na przykład he sent me a link to the movie. Link. I przez to, że już tak dobrze ci idzie, spójrz na następne słowo. Wiem, że to też się używa w Polsce, albo przynajmniej to się stało polskim słowem i na pewno wiesz, jak to się wymawia po polsku, ale jak byś to wymówił po angielsku? No, jak powiedziałeś influencer, influencer, to miałeś rację. Influencer. I przez to, że ci tak dobrze idzie, to teraz możesz mi powiedzieć, jak byś wymówił to słowo tutaj. Po angielsku oczywiście. Po polsku oczywiście byś powiedział webinar. I tutaj chcę, żebyś zauważył, że nie tylko się inaczej wymawia to i albo po angielsku I, ale też jest inny akcent.
zamiast webinar to się mówi webinar, web, że ten akcent jest na web, web in r, webinar. Na przykład, would you like to join the webinar? Jeszcze nam zostały dwa słowa. I teraz przez to, że jesteś ekspertem, na pewno dobrze wymówisz to słowo. Jak byś wymówił to słowo po angielsku? Tak, masz rację. Disco. Disco. I też chcę, żebyś zauważył, że nie tylko inaczej się wymawia i zamiast disco, po polsku disco, ale też inaczej się wymawia o. Bo ogólnie po angielsku samogłoski mają inny dźwięk niż po polsku. To tutaj się mówi disco. Di zamiast di. Disco. I słyszysz, że na końcu to nie jest o, to jest o. Disco. Disco. Na przykład, I don't really like disco music. I ostatnie słowo to jest bardzo dziwne słowo i to jest słowo Wi-Fi. I prawdopodobnie już wiedziałeś, że to się mówi Wi-Fi. Jakbyś rozmawiał z native'em z angielskiego, albo może nawet ktoś z innego kraju i byś powiedział Wi-Fi, to myślę, żeby nie wiedzieli, co to jest. To po angielsku to się wymawia Wi-Fi. I tutaj się wymawia literę I jako I. Wi-Fi. I to wszystko na dzisiaj. Daj znać w komentarzach, czy Ci się podobał dzisiejszy odcinek i czy chcesz więcej takich odcinków. I tak jak mówiłem wcześniej, jak Ci się podoba nasz content i chcesz więcej pomocy z Twoim angielskim, to sprawdź na dole w opisie, bo tam mamy nasze 7-dniowe wyzwanie z angielskiego. To dzięki, że oglądasz nasz kanał i się zobaczymy niedługo. Na razie. Cześć!